Antczak i Pawlenka o Zabrzu. Wyobraź sobie nowe Zabrze, wyobraź sobie odchudzone Zabrze. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, Zabrze. Tak sobie przeglądam redakcyjnego maila, czytam te wiadomości i dochodzę do wniosku, że oczywiście zdrowy styl życia i odchudzanie nie od dziś są w modzie, ale w nowym Zabrzu można odnieść wrażenie, że to już jakaś religia. Dobrze, że przynajmniej jest jakaś religia, bo nieba raczej już nie ma dla miejskich urzędników i pracowników miejskich jednostek, ale to i tak wcale nie jest tak daleko do spełnienia tej szczęśliwej wizji komunizmu. Wiesz pan dlaczego? Bo jak się skończą już odchudzać, to i religia odchudzania może się skończyć. I żeby była jasność, odchudzanie w Zabrzu jest masowe, jednak nie dotyczy tych najwyżej postawionych dworzan, którzy mają się całkiem dobrze, tylko tych wszystkich pozostałych, często tych właśnie najniższych stopniem. No cóż, pomysłów na to, jak się odchudzać w nowym Zabrzu nie brakuje, chociaż część z nich raczej przypomina te z anegdoty, w której stawiane jest pytanie, jak stracić na wadze, a no kupić wagę za 200 zł, a potem sprzedać ją za 50. To rzeczy jednak, ten fitness i dieta po Zabrzańsku raczej do niczego dobrego nie prowadzą. Zgłaszają się do nas kolejne osoby, które są przerażone, bo odchudzanie po Zabrzańsku to masowe pozbywanie się pracowników nie tylko w urzędzie miejskim, ale też w podległych mu jednostkach. Zgadza się, że to celowa i zmasowana akcja, a zaczęło się tak niewinnie od odchudzania w Wydziale Kontaktów Społecznych Zabrzeńskiego Urzędu. To jeszcze jest zrozumiałe, bo nowa prezydent zwana w kuluarach hrabiną ma prawo mieć swoich zaufanych ludzi, którzy będą odpowiedzialni za kontakty z mediami. Tyle, że jakoś nadal ich nie ma. Nie ma nawet rzecznika prasowego w urzędzie, co też jest naprawdę bardzo słabe. Ale cóż, każdy się wyśpi tak, jak sobie pościeli. A co do zwolnień, to faktycznie mają one miejsce na dużą skalę. Tydzień temu mówiliśmy o rozwiązywaniu umów z aktorami Teatru Nowego, powołując się na lokalny tygodnik z naszego miasta. Filharmonicy zabrzańscy no też nie mogą spać spokojnie, a dwa dni temu dowiedziałem się też, że nowa władza w Nowym Zabrzu przymierza się do zwolnień w zabrzańskich domach pomocy społecznej. Pracę może stracić, uwaga, nawet 15 osób. I jak tu żyć, redaktorze? Jak żyć? Mniej jeść, redaktorze, mniej jeść. Na tym wszak polega odchudzanie. Ale żarty żartami, a sprawa jest poważna. Odchudzanie kadr w zabrzańskiej budżetówce w najbliższym czasie może nabrać jeszcze większego rozmachu. Bo na razie nowa władza, jak w pokerze mówi, sprawdzam. I jak dowiedzieliśmy się z nieoficjalnych źródeł od szefów jednostek miejskich i spółek, wymaga się od nich raportów, w których mają przekazać, ilu pracowników ma umowy na czas nieokreślony, a ilu te umowy na przykład się kończą. I to jest chyba jasny sygnał, bo odchudzanie po Zabrzańsku zaczyna się od nieprzedłużania umów tym, którym się one kończą. Efekt? Wiele osób w tej chwili żyje w niepewności, bo nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy powiedzą mu dziękuję. Zastanawiam się tylko, czy takie odchudzanie nie odbije się w Zabrzu czkawką, bo jakoś nie mam pewności, że w Zabrzu jest przerost aparatu urzędniczego. No może jest w urzędzie, ale w jednostkach takich jak DPS-y czy MOPR to wątpię i takie zwolnienia mogą spowodować katastrofalne skutki dla mieszkańców naszego miasta. Aż chce się powiedzieć i nazwać to, co dzieje się w Zabrzu, akcją Balcerowicz 2.0. Zwolnienia, oszczędności, a żeby tego nie było za mało, to i tak miejska kasa jest nadal zadłużana jak za czasów Mańki Szulik. Szkoda tylko, że przykład nie idzie z góry, bo jak już zapada decyzja o wielkim odchudzaniu w Zabrzu, to przedstawiciele nowej władzy powinni też trochę bardziej się wysilić i przynajmniej udawać, że są fit, odmawiając sobie na przykład maksymalnych wynagrodzeń czy dodatkowych intratnych posad w radach nadzorczych. Ale jak to mawiała trzecia żona mojego pradziadka, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Amen.